Hej, witam Cię w moim kolejnym nagraniu. Prosiliście, aby wyjść też poza zamkniętą grupę, aby wrócić z publikacją materiału na kanale. Jesteście ciekawi, jak oceniam pewne kwestie, to jak patrzę na rynek, tak więc wracamy. Teraz gorący temat, czyli afera KNF-u. Zobaczymy, w jaki sposób wpłynęła ona na kurs spółek bankowych. Tak więc zacznijmy od przeglądu WIGBANKI, czyli indeksu skupiające wszystkie 13 banków notowanych na warszawskim parkiecie. I przyjrzyjmy się temu, jak to teraz wygląda. Trochę szersze spojrzenie, wykres miesięczny WIGBANKI, tak jak widzimy, afera dosyć mocno się odbiła na kursach wszystkich banków. Wykres tygodniowy, tak więc mamy zniesienie wszystkich poprzednich wzrostów, 2 tygodnie wzrostów, zniesione w jeden tydzień. Możemy zaobserwować, jak to wyglądało na przestrzeni wykresu dziennego. Tak więc sytuacja jest teraz nieciekawa na bankach, ale wiadomo, tego typu sytuacje powinny przede wszystkim wzmagać czujność inwestorów, bo wychodzą z tego zawsze jakieś bardzo ciekawe okazje i będzie można na pewno wyszukać jakichś ciekawych spółek, które dadzą sporo zarobić. Właśnie inwestując w nie na warszawskim parkiecie. Zerknijmy po kolei na każdą z spółek bankowych. Zerknijmy na wynik, wykres tygodniowy. UniCredit akurat bardzo mało w nim waży. Tutaj tak naprawdę nie mamy żadnych zmian. Santander. Dawny BZ. Tutaj mamy duże tąpnięcie. Zobaczmy na wykresie dziennym, jak to wyglądało. Tak więc widzimy, że mamy spadki z 380 na 340 nawet. Tak więc widzimy, że to jest spora różnica. PKO BP, czyli jedna ze spółek, która najwięcej waży w tym indeksie, widać bardzo mocną przecenę. Tak więc tu już PKO BP można sobie obserwować i zadać sobie pytanie, kiedy wejść, w którym momencie. Na pewno no, trzeba bacznie obserwować. PKO, również kolejna bardzo duża spółka ważąca w tym indeksie, jak widzimy, też również bardzo mocno odczuła tą aferę. Wykres dzienny, wykres tygodniowy, wszystkie wzrosty zniesione. Jak na razie ja przynajmniej nie widzę szans na odbicie jakieś znaczne. Myślę, że to będzie jakaś delikatna korekta, szczególnie dzisiaj po konferencji. Niektóre banki mogą odbić. Na pewno trzeba obserwować jakichś punktów zwrotnych, żeby wybrać dobry moment na wejście, z tego względu, że łatwo będzie można się jeszcze władować na jakiś spadek, a po co nam to? Niech zejdzie do minimalnych poziomów, niech skoryguje, dopiero potem będzie można się zastanawiać, czy coś będziemy sterować. Millennium. Millennium warto będzie obserwować, z tego co tam publikacje wychodzą, będzie przejmować Eurobank, to więc może być bardzo ciekawie. Warto gdzieś tam mieć ją w obserwacjach. Mbank. Jak widzimy tutaj również, nie są to spadki jakieś wybitnie mocne. ING. ING od razu już zostało wybrane. Bardzo mocny spadek mamy tutaj 16 w piątek, jak widzicie. Więc ING też broni się mocno przed tym wszystkim, co się dzieje. Zerknijmy teraz na Idea Bank, czyli bank ze stajni właśnie Leszka Czarneckiego. Myślę, że tym spółkom właśnie Idei i Getinowi szczególnie trzeba się przyglądać, bo nieraz dały zarobić i myślę, że jeszcze nieraz będzie można na nich zarobić. Możemy się przyjrzeć tutaj, jak mocno ucierpiały przede wszystkim te banki na tym wszystkim, co się zaczęło dziać wokół tej afery. Bardzo duże wolumeny, wysypanie tych akcji. No i czekamy teraz, na którym momencie się to ustabilizuje i co tak naprawdę będzie można z tym zrobić. Wykres tygodniowy handlowego. Jak widać, każdy bank w mniejszym bądź większym stopniu ucierpiał na tym wszystkim, co się dzieje. Getin Noble, no to już w ogóle popłynął dosyć mocno. Praktycznie 50% przecena. Tutaj mieliśmy cenę 56, zszedł nawet na 33 grosze, tak więc bardzo duża przecena.
ale Getin już nieraz pokazywał, że daje zarobić inwestorom. Tylko oczywiście trzeba wyczekać odpowiedni moment, aż to wszystko gdzieś się ustabilizuje, wyszumi się rynek i wtedy będzie można przyglądnąć się, jak to będzie wyglądać dalej i podjąć jakieś decyzje. No chyba, że ktoś gra na krótko. Wiadomo, że zawsze większość tego typu spółek można gdzieś znaleźć u jakiegoś brokera i zagrać sobie shortem i też na tym zarabiać. Potem mamy Boś. Jak widać, tutaj jest najmniejsza. Wręcz można było jeszcze tutaj w tamtym tygodniu zwykle dzienny jeszcze zarobić. To więc jak widać, tylko najmocniejsze, największe banki dosyć mocno ucierpiały, plus banki ze stajni Getinu i Alior również. Mamy delikatny spadek. Też będzie warto obserwować Aliora. Alior to jest bank, który lubi mieć swoje dobre momenty. Na pewno przede wszystkim trzeba być uważnym, być czujnym, obserwować rynek, to co się dzieje, obserwować na którym momencie nastąpi wypłaszczenie i wtedy dopiero podjąć decyzję o wejściu. Tak więc wracam teraz, postaram się jakoś cyklicznie publikować jakieś takie szybkie przeglądy wykresów, właśnie jakichś takich moich przemyśleń, może coś ciekawego akurat wyłapiemy. Jednym z następnych filmów omówię aktualną sytuację na Bitcoinie, jak ja to widzę. No i zobaczymy. Mam nadzieję, że rynek jak zwykle da nam niesamowicie wiele okazji do tego, aby zarobić, obojętnie czy to będzie parkiet polski, czy to będzie rynek międzynarodowy. To więc trzymaj się, udanych inwestycji, na razie, hej!